spokojne. Powodów może być kilka. Dobra pogoda z dodatnimi temperaturami i, jak mówią policjanci, większa świadomość kierowców spowodowana nowymi przepisami. Sankcje, które zostały wprowadzone, zdecydowanie spowolniły tutaj zapędy kierujących, którzy chcieli nie przestrzegać się. Wyjść i znowu ją spotkam, to co jej powiem? Dziękuję ci, mamo Daniela. Świetnie się bawiłam. Dobrze, to co chcesz? Chcę... No to... Zawiera kwas hialuronowy, który chroni śluzówkę nosa. Zna się więc! Ona ma rację. Cię dla wątroby. Ua! Ała! W służbie dobra. Dajmy. Nie, skąd za przeproszenie? Ale ten skąd, nie, to nie, on był specjalnie... U nas na Antenach HD. Spójrz na liczbę. Są zagadki. Jesteś Egipcjaninem? Są zaskoczenia. Ducha dżungli. Zero. Premiera Cheetos! Z niekiedy... Panie konfront... Śnie duszków czary. Mróz. Wersja polska, telewizja polska, TVP, AB. Jakiś facet z lustrem. Powiedziałem, że mamy lustro. Gratuluję zwycięskim projektom, które już niedługo zostaną zrealizowane w waszych... Badrali. Jego przyszli, a badrali? Jak ty nie do końca. Białe. Ule prorocy czekali, a pysznej nocy nam się o niej nie myślał. Tkwi głęboko we mnie i osobach Internet, ciepło i woda. Sierst, Podlaska, poszukaj i zapamiętaj. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że jego kraj jest gotowy do negocjowania pewnych akceptowalnych rozwiązań z Ukrainą. Mówił o tym w wywiadzie dla telewizji państwowej, którego fragment. Thank you.
just met you.